Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, a przed wami kolejny odcinek z gry Plague in Evolve. No i dzisiaj odcinek, powiedzmy, że trochę specjalny, ponieważ będziemy grać wirusem Neukrona, czyli nieklasyfikowany. Badania wykazały niezwykłe zdolności regeneracyjne. No i właśnie taki mamy opis naszego patogenu wirus Neukrona. No i tak jak mówiłem właśnie w poprzednich odcinkach, z tym wirusem, z tą chorobą będę miał najwięcej problemów i myślę, że wy też, jeżeli próbowaliście ją grać, no to macie sporo problemów, jeżeli chodzi o tą chorobę. Oczywiście jest to choroba zombie i brzmi to naprawdę fajnie, nie? Ale ostatecznie, jeżeli chodzi o grę w Plague in Evolve na mega brutalnym, jest to naprawdę bardzo trudne. Nie mam pojęcia, za którym razem mi to wyjdzie. Jak widzicie, właściwie udało mi się przejść wirusa Neukrona na brutalnym, co nie było aż takie trudne, ale na mega brutalnym zaczyna się zabawa. Nie wiem, ile razy już próbowałem to przejść, ale tak testowo przed odcinkiem nie nagrywałem tego, po prostu chciałem sprawdzić, jak tam niektóre rzeczy działają i zrobić sobie taką jakąś taktykę na mega brutalnym. No i teraz właściwie na szybko wam pokażę. Jeżeli chodzi o build modyfikacji kodu genetycznego, to wygląda on następująco. Mamy skok metaboliczny, darwinistę, supresję, ekstremofila i redukcję autolityczną. Myślę, że ten build jest jednym z takich najlepszych, jeżeli chodzi o wirusa Neukrona na mega brutalnym. Nie wiem, jakby działało to na łatwiejszych poziomach trudności. Myślę, że też byłoby dobrze. Wydaje mi się, że ciężko tutaj zbudować coś lepszego. Naprawdę długo nad tym siedziałem. Wydaje mi się, że taki build jest to naprawdę bardzo dobry. Klikamy kontynuuj. Oczywiście poziom trudności mega brutalny. No i nazwa naszej choroby może być Pirobug. Niech zostanie Pirobug. Tym Pirobugiem już tutaj z 30 razy próbowałem wygrać tą grę przed nagrywaniem, żeby sobie potestować, jak to działa. No więc niech zostanie nasz Pirobug, który może wreszcie wygra. Klikamy graj. No i oczywiście witamy w Plague Inc. Gdzie zaczynamy? O, to jest pytanie. Zaczynamy sobie w Indiach oczywiście, czyli według mnie najlepszym miejscem startowym, najłatwiejszym miejscem startowym dla chorób w Plague in Evolve. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że 35 lat nie będę się męczył z tą chorobą. Jeżeli chodzi o taktykę, to pójdziemy od razu zwierzęta, że tak to określę, bo one są gdzieś tam tutaj najbardziej wydajne, jeżeli o to chodzi. Te eventy nas nie interesują, one nic nie zmieniają w naszej grze, to prawda. No i zbieramy sobie na nietoperze na poziom pierwszy, dlatego że one dają najwięcej rozprzestrzeniania się i właśnie w nie będziemy inwestować na samym starcie, ponieważ, tak jak mówiłem, są najbardziej wydajne. Kurde, ciekaw jestem, za którym razem mi się uda. Nagrywam to po naprawdę wielu próbach przed nagrywaniem, w których sobie testowałem, jak to wszystko działa, budowałem taktykę i tak dalej. No i powiem wam, że raz już właściwie by mi się udało, ale nie chciałem wygrywać tego poza odcinkiem, więc postanowiłem, że przerwę. Zimniejszy kraj. To jest bardzo dobry event, dlatego że czym zimniejszy region, tym dłużej rozkłada się ciało zombie, więc jak najbardziej cieszymy się z tego typu eventu. Gorzej by było, jakby było globalne ocieplenie, jakby był event globalnego ocieplenia, to byłoby naprawdę średnio, powiedzmy. Z góry was przepraszam, jeżeli będzie mnie tak charakterystycznie słychać, ale mam trochę katar i to może być problem, jeżeli o to chodzi. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsza objawa wirusa Neukrona. Mój katar. Mam taką nadzieję. Dobra. Na co zbieramy teraz? Zbieramy sobie na ptactwo na poziom pierwszy i mam nadzieję, że gdzieś tam nam się uda w miarę szybko to zrobić. Szczerze nie wierzę, że za tym pierwszym podejściem uda nam się wygrać, ale jeżeli wy oglądacie pierwsze podejście, czyli te właśnie, no to właśnie wygrałem, więc to fajne osiągnięcie nawet. Potrzebujemy dwa punkciki i będziemy mieli ptactwo na poziom pierwszy. Jak na razie dość wolno to idzie, o co troszeczkę się martwię. Według mnie troszeczkę szybciej to powinno tutaj iść, ale to, problem jest z wirusem Neukrona, że tutaj już musi być tak mocno wszystko na styk, że właściwie mnóstwo zależy od takich malutkich, jakichś tam randomowych eventów w grze. Jeżeli trafi się jakiś tam event, który nie za bardzo jakby trafia pod nasz build, pod naszego wirusika Neukrona, no to właściwie możemy pożegnać się z całą grą, bo wtedy tak średnio nam wyjdzie tak naprawdę to wszystko. Musimy mieć to na uwadze, że jednak na tym poziomie
musimy brać pod uwagę po prostu randomowość gry i to bardzo mocno. Bo jeżeli ona gdzieś tutaj pójdzie w dziwną stronę i nas zaskoczy, no to właściwie nie mamy co tutaj szukać. Robimy sobie to i właściwie starczy już nam, jeżeli chodzi o przenoszenie się kategorię naszej zarazy tutaj. Zrobimy sobie może odporność na leki na poziom pierwszy, czy mi się to opłaca. Zróbmy może, zróbmy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zbieramy punkciki teraz, bo za chwilę pójdziemy w zombie. Już właściwie powoli tam idziemy. Przydałaby się ewolucja na kanibalizm, żebym nie musiał wydawać punkcików. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Prawda, prawda. Dobra, no i teraz zbieramy te punkciki, aż będziemy mieli zombie. Jak najszybciej trzeba zrobić zombie. Zatrzymajmy sobie grę, powinniśmy mieć już zombie. Bardzo dobrze, mamy już zombie. Więc nawet szybko to poszło, a to jest bardzo dobre. Powoli już zombie nam się tworzą, na razie bardzo wolno, ale my powinniśmy się z tego powodu i tak cieszyć. Dobra, nie idzie źle, muszę przyznać, że nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Bezsenność gdzieś tam poszła, on spoko, spowolni delikatnie badania nad lekiem. Nie jakoś mega mocno, ale zawsze coś tam dostaniemy dzięki temu, więc jak najbardziej ja nie narzekam, jeżeli o to chodzi. Pirobóg zabija bardzo szybko, no nie zabija bardzo szybko, zamienia w zombie, a czy to śmierć ludzi? No nie, no dalej chodzą, uznajmy, że to nie jest śmierć ludzi, zamienianie w zombie. No dobra, lecimy w to, czyli już przygotowujemy się na wojsko, tak? Pirobóg zmienia ludzi w zombie, czyli teraz już lecimy bardzo szybko, jeżeli chodzi o to zombie. Zlekie w ogóle oni sobie strasznie nie radzą z tego, co teraz widzę. Jakbym przetasowanie genetyczne im jakieś walnął, to by mieli naprawdę ogromny problem, jeżeli chodzi o świat. No ale cóż, no jak chcą mieć problem, to niech mają problem. Dobra. Za bardzo już się tutaj bawimy w to wszystko, a mamy już pierwsze wojsko, więc od razu lecimy w coś, żeby te wojsko osłabić chociaż trochę, bo z nim trzeba sobie szybko radzić. Od razu tutaj może pójdziemy taką dość małą grupką zombiaków, ale mam nadzieję, że coś tam sobie one i tak pomimo wszystko, że są taką małą grupką, zrobią. Dobra, bardzo fajnie się tutaj wszędzie rozwijamy, tylko że potrzebujemy więcej jednostek właśnie w tym regionie, a nie mamy tutaj skąd brać właśnie, bo Europa tak średnio stoi, jeżeli o to chodzi. Przyślijmy sobie kilka zombiaków tutaj, zróbmy sobie może to, to powinno nam zdecydowanie już tutaj pomóc, jeżeli chodzi o to. Dobra, mamy troszeczkę więcej ludzi w Rosji, ludzi, no zombie, nie wiem, czy można tak nazywać, że to są ludzie. Zróbmy sobie to powinno nam delikatnie pomóc. Dobra, lecimy w kolejne, zaraziliśmy kolejne regiony. Ile mamy w Rosji? Mamy jeszcze trochę w Rosji, wyślijmy z Rosji ich. Nie zbieramy teraz punkciki, żeby troszeczkę ulepszyć nasze zombiaki, bo tego potrzebujemy. Dobra, myślę, że oni sobie już tam poradzą, nasze zombiaki. Teraz powinniśmy dostać się do jakichś regionów świata, w których nas nie ma zupełnie. Martwię się o Amerykę i to tak dość solidnie, więc pójdźmy do Brazylii. Pójdźmy na Islandię może. Też to jest gdzieś tam miejsce, gdzie byśmy mogli się wybrać. I może z Ameryki, może tutaj nie, z tego regionu tym bardziej. Może pójdźmy od razu do Kanady też. Dobra, no i coś takiego powinno nam pozwolić, żeby się tutaj rozwinąć. Dobra, jeżeli chodzi o Finlandię, o co chodzi? Wyślijmy troszeczkę zombiaków, na razie czego? Potrzebujemy 27 punkcików. Fajnie by było zebrać jakoś szybko 27 punkcików. To by nam naprawdę pomogło. No ale okej, Finlandia już pada, 27 punkcików. Dajcie mi 27 punkcików, ja już się o nic nie boję. Czy to, co nam się zrobiło? Tutaj nam się zrobiło. To nie jest jakoś mega fajne objawy, jeżeli chodzi o stronę lewą tutaj tych objawów. Znaczy one są w miarę okej, tak? One gdzieś tam... O, mogę już. Fajnie. One gdzieś tam pomagają nam, naszym zombiakom, się przystosować do danych regionów świata, ale nie są jakimś wybitnym czymś. No, ale mi się dzisiaj plącze język, ale to chyba przez to, że próbuję to przejść 50 raz. No dopiero pierwszy na nagraniu, ale poza nagraniem naprawdę było tutaj mnóstwo prób. Wygraliśmy grę. Tak, nie, że coś mówię, Finlandia padła, wojsko w Finlandii padło. Wiecie, co oznacza, jeżeli wojsko sobie padnie? To, że właściwie, jeżeli nam nie zabraknie zombiaku, to wygraliśmy grę. A nie powinno nam zabraknąć zombiaku, ponieważ już się tutaj wysyłamy na cały świat, więc nie powinno takiej sytuacji tutaj być. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Moglibyśmy pójść właśnie w regenerację naszych zombiaków, żeby wstawali z grobów i tak dalej, ale czy to jest jakkolwiek opłacalne? Pójdźmy sobie jeszcze może do Nowej Zelandii, bo tam nas nie ma. Czy jeszcze gdzieś tutaj na świecie? Nowa Zelandia tylko została. Ej, wygraliśmy za pierwszym razem chyba. Czemu to tak wolno idzie? A, bo wyłączyłem grę. To znaczy zatrzymałem grę, okej, już się tak wystraszyłem, że tutaj no...
taka sytuacja, aż chce się tutaj wygrać, a tutaj nic. Dobra, trzeba coś robić, żeby przyspieszyć rozprzestrzenianie się zombie. Może pójdźmy w dotkliwość w jakiś sposób. O, mogłoby być okej, okay. Jak dotkliwość pójdziemy, to będzie okej. Okay. Zdecydowanie. Ty, ej, nie no, w takiej sytuacji powiem wam tak, że mamy szansę na 5 gwiazdek. Jeżeli na wirusie Neukrona, mega brutalne, za pierwszą próbą, którą nagrywam, będę miał 5 gwiazdek, to... A, świetne będzie. Dobra, Polska, proszę tutaj się nie trzymać w Polsce. Dziękuję, do widzenia. Dobra, mamy spluwacz, kombinacja objawów. Fajnie. Zróbmy sobie dotkliwość. Róbmy sobie dotkliwość, ona nam tutaj troszeczkę pomoże z tymi takimi randomowymi ludźmi, którzy gdzieś tam chcą się bronić, ale widocznie im tutaj nie... Ej, wygraliśmy grę. Boże, to jest genialne. Za pierwszym razem, który nagrywam, wygraliśmy grę. Nie no, kurde, jestem siebie tak dumny. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tutaj coś. Może zróbmy sobie to, nie wiem, tam... O, Polska, okej. Okay. Cokolwiek, to już nie jest nic tam specjalnego. Zgładzamy ludzkość, nie? To jest genialne. Pirobóg zgładza ludzkość. To jest bezmyślne zombie zarażone przez pirobuga dopadły i pożarły ostatniego ocalałego człowieka. Zombie zginą i wkrótce cały świat będzie pusty. Oh my god, czyżby to był koniec gry? Ej, nie, ja nie wierzę w to, że udało mi się na mega brutalny za pierwszym razem, bo... Zwycięstwo, Boże! Mistrz Neukrona! Dostałem achievement, Mistrz Neukrona, dobra, okej. Okay. Pirobóg i jego zombie pochłonęły ludzkość, nic nie pozostało, zwycięstwo! 5 gwiazdek! To musi być 5 gwiazdek, no nie. Jak 90 tysięcy od 80 tysięcy jest 5 gwiazdek? Jakim cudem, powiedz... Nie, ja nie wierzę w tą grę. Nie wierzę, 545 dni. O! Genialne, no po prostu tak dobrze mi poszło, że ja w to nie wierzę, nie, może mi się to śni. Kurde, no wczoraj do wieczora grałem, może usnąłem i mi się przyśniło coś takiego. Ty, no udało mi się, nie? Pierwsza próba, którą nagrywałem, bo ogólnie przed odcinkiem, przed nagrywaniem sobie testowałem różne taktyki, jakieś tam różne rzeczy, jak tutaj działa ten wirus Neukrona na mega brutalnym, ale no kurde bele. Zacząłem nagrywać i mi się udało. To jest szok. To jest szok. Aż mi przycina grę, nie wiem dlaczego zupełnie. Mam nadzieję, że audio na tym nie ucierpi czy coś. Nie no, nie powinno chyba. Ej nie no, jestem w szoku, teraz wam powiem. 91 410 punktów. 4 gwiazdki. No jakim cudem 4 gwiazdki? To jest niepojęte. No jakim cudem 4 gwiazdki? 545 dni, postęp badań 100%, mega brutalny, wirus Neukrona. Boże, a świetny run, wyjście. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tyle mogę wam powiedzieć. Wirus Neukrona, mega brutalny. Za pierwszym razem, w który nagrywałem, bo były poprzednie. Przyznaję się bez bicia, że były poprzednie, ale poprzednich nie nagrywałem, tylko testowałem sobie, jak ten wirus Neukrona działa na mega brutalnym. Ale kurde, za pierwszym razem. To jest niepojęte. Nie, to teraz w ogóle nie ma problemu. Idę nagrywać nanowirusa, bo to będzie już leciutkie. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale, czy na moim głównym kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Yo!